Brzydzisz się mną? Ależ skąd myślę... Yo, tutaj Olga i witam Was w kolejnym odcinku z How to Take Off Your Mask, czyli Lucrecji. I słuchajcie, jak sprawdzałam, ile polubień dobiliście pod ostatnim odcinkiem, to byłam w szoku, ponieważ jest to 3066 łapek w górę. I słuchajcie, nie, że ja w Was nie wierzyłam, ale nie spodziewałam się, że aż tak dużo ludzi chce, żeby te odcinki trwały godzinę. Ale jeżeli w sumie dobiliśmy targu, to przygotuj przekąski, przygotuj wodę, ja już mam szklankę wody. I co, i bez przedłużania, zaczynamy. Badam! Nagle doszedł nas wystrzał z okolic żelaznych prętów. Badam znowu. Tak jak sądziłem, uszkodzenie... A, czekajcie, to nie ten głos, sorry. Tak jak sądziłem, uszkodzenie przycisku całkiem go wysadzi. Brachu? Przepraszam, że tak późno. Zaopiekowałeś się panienką. Ej, zobaczcie, jaki brachu ma ten mundur. Znaczy, dobra, generalnie, spokojnie. Jeszcze nie czas. Ale jak? Nawet przy podsłuchu nie powinieneś był w stanie. Pewnie sądzisz, że trudno było odnaleźć to miejsce. Słuchajcie, ja znam ten głos i wy też go znacie. Chyba wydaje mi się, że to jest nasz różowo-włosy przyjaciel. Za brachem pojawił się zamaskowany mężczyzna. Nie doceniłeś mnie. Ten facet, czy to może być? Nie możesz nas złapać. Muszę skontaktować się z szefem. Tak w ogóle, to jest totalnie Julie. On jest jakimś księciem w ogóle? No okej. Znaczy, ktoś mi napisał w komentarzu kiedyś, że tak się dzieje, ale ja, słuchajcie, wypieram. Ja zapominam wszystkie spoilery, żeby sobie nie spoilerować, żeby wam później nie spoilerować, więc jestem zaskoczona, że Julie jest księciem. Zrób to proszę. Przyda nam się więcej dowodów. To absurd, to niemożliwe. Wygląda nieco dziwnie. Aresztować go. To w takim razie czemu Julie siedział dosłownie cały czas na tyłku w tej piekarni? Co się ma... Rycerze wystąpili do przodu i pochwycili mężczyznę. Brachu, o co tu chodzi? I czemu tak wyglądasz? Porozmawiamy później. Lepiej się stąd wynoście. Jesteś w stanie chodzić? Temperatura już powinna wrócić do normy. Zamaskowany mężczyzna wyciągnął do mnie rękę. Czy gdzieś się toczy bal przebrańców, nie? Jesteś świetna. Co się stało z twoją lękliwą naturą? Nic, stary, po prostu wiesz, dorosłam i zrozumiałam, że moim celem w życiu jest bycie mocną i... wspaniałą kobietą, która będzie sobie radzić w sytuacjach i nie będzie oczekiwała, że ktoś ją cały czas będzie chronił. Po prostu się sama potrafię ochronić. Nie dąsaj się, wszystko ci wyjaśnię. No lepiej, żebyś mi wyjaśnił, mój drogi. Czeka cię grzywna, jeśli próbujesz mnie okłamać, nie? Dobrze, już dobrze. Podałam mu rękę, podniósł mnie. Nie. Pozwól mi cię wyręczyć, na pewno jesteś zbyt zmęczona, by iść dalej. Ale... Dość. U Ronan! Kierem! Spojrzałam na niego z lękiem. Czy tak naprawdę ty jesteś... Może być tak, jak sobie wyobrażałeś. Udajmy się lepiej do zamku. Zamku? Opuściliśmy to dziwne więzienie. Po pewnym czasie dotarliśmy do wyjścia. Zamek okazał się być po drugiej stronie drogi. Ej, dobra, czekajcie, bo ja muszę coś skomentować, dlatego że jest już 15 odcinków House Sleepera i zrobiłam już za dużo... Za bardzo znam się na tapetach. Czemu ta tapeta i narzuta na łóżko jest taka sama? Znaczy ma taki sam wzór? Nie powinien mieć. Jak to jest zamek, to powinni się bardziej tego... Bardziej powinni to ogarnąć. Już. By nie przyciągać uwagi gapiów, ponownie przyjęłam ludzką postać. Wciąż czekałam na wyjaśnienia. Nawet przygotowali moje codzienne odzienie. To wszystko jest takie dziwne. Zostawili mnie w jednej z zamkowych komnat, ale Ronana zabrali gdzie indziej. Niech mi ktoś to wszystko wyjaśni. Ronan pewnie już wie, kim jestem. Nie mam pojęcia, jak teraz może się czuć.
Co tak zdychasz? Babcia? Babcia? Cieszę się, że jesteś cała. Szybko ją przytuliłam. Przepraszam, babciu, nie. Poklepała mnie po plecach. Doprawdy. Ale czemu tu jesteś? Jak rozumiem, nikt cię jeszcze nie wtajemniczył. No totalnie nie, ja nic kompletnie nie rozumiem. Jeżeli moglibyście... Powiedziano mi tylko, że mam tu czekać. Najpierw się uspokój. Okej. Jestem spokojna, totalnie jestem spokojna. Jestem gotowa, aby przyjąć te informacje. Usiadłyśmy razem na łóżku. Kiedyś tu pracowałam, byłam pokojówką. Zresztą twój ojciec jest dowódcą wojsk tego państwa, obecnie Mars pełni funkcję jego zastępcy? What? Że co? No, trochę. Nie mogłam tego wszystkiego ogarnąć, zaczęłam panikować. Zaraz, ale tata jest Lukrecją? To państwowy sekret. Czyli rodzice zniknęli, ponieważ... Później ci to wyjaśnię. Kogo ma na myśli? Myślałam, że to był błąd, ale później ci to wyjaśni ktoś tam. A ona pyta się, kogo ma na myśli. To za dużo. No, trochę się dowiedzieliśmy i ja też jestem w szoku. Co się tu wyprawia? Bez nerwów. Spróbuj się skupić. Aż do teraz nie wiedziałem nic na temat twojej funkcji. A jeżeli ten zamaskowany mężczyzna jest tym, kim myślę, tym bardziej jest to nie do pomyślenia. Pomijając okoliczności, zdecydowanie nie okazujesz należytego szacunku jego wysokości. Nie mam mu tego za złe. Tak myślałem. Każdy obywatel by rozpoznał, że jest z królewskiego rodu. Wskazują na to jego złote oczy. Ej, bez hitu, on ma złote oczy. XD dopiero teraz zauważyłam. Może byś zdjął maskę, panie? Stajesz się być wściekły. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Julian. Nie będę tego czytać, jego nazwiska. Julian, po prostu. Twoje oczy, a więc to prawda. Tak, one zawsze zdradzały moją tożsamość. Utrapienie, nieprawdaż? A więc byliśmy tylko twoimi pionkami. To nieprawda. Wraz z jego wysokością nigdy nie wpłynęliśmy na wasze decyzje, zgadza się? Może też powinieneś się przedstawić. Ja pani? Przecież on dobrze mnie zna. Kim jesteś, brachu? Chyba nie mam wyjścia. Jestem zastępcą głównodowodzącej naszej armii. Tak naprawdę jestem zwykłym oficerem. Planuję wrócić do tej pozycji. Król i wojsko. To świadczy o tym, że nasza sytuacja jest całkiem poważna. Nie było możliwości, by jeden strażnik miejski ją udźwignął. Opowiedz nam, co się stało. Ach tak, to wiele wyjaśnia. Czyli był w to zaangażowany nie tylko główny inżynier. Inżynier? Pewnie sam zauważyłeś, że mieli dostęp do tego dość nietypowego wykorzystania ekranu. Gdy zostałeś porwany, ekran z posterunku straży również otrzymał wiadomość. Wedle niej udałeś się na urlop. Zawiadomienie tego typu powinno było pojawić się jedynie przy użyciu aparatu dzwoniącego. Teoretycznie ktoś mógłby po prostu przesłać nieprawdziwą informację do centrali... Ale na posterunku różni się od przeciętnych. Posiada szczególne zabezpieczenia. Słuchajcie, to jest 2CYN? Zwykli obywatele nie powinni mieć do niej dostępu. Już od jakiegoś czasu byliśmy na tropie głównego inżyniera 2CYN. Zauważyliśmy, że zaraz po tym, jak wysłał jakąś wiadomość, daliście nam znać, że coś wyświetliło się u was. Dzięki temu mogliśmy go aresztować. Wciąż wiele rzeczy nie rozumiem. Na przykład... Wybacz. Nie możemy pozwolić, by strażnik miejski znał kulisy działania Królewskiego Ośrodka Badawczego. Słuchajcie, ja się nie odzywam, ponieważ ja też bardzo mało rozumiem i dopiero jak będę miała coś do powiedzenia, jak się dopiero ta historia podsumuje, to będziemy rozmawiać, ale na razie chcę, żebyście po prostu wiedzieli, co się dzieje. I żebym ja wiedziała, co się dzieje. Cóż, to tyle.
Muszę się teraz spotkać z nią. Z kim? To chyba wszystko. Powinienem się stąd zmywać. Zaczekaj. Czy planujesz pozostać w straży do końca życia? Ha? Okej, to było super dziwne. No wreszcie. Coś nie tak? Wpatrywałam się w zamaskowanego mężczyznę. Chodzenie z taką maską po własnym domu musi być męczące. W istocie, czyż to nie okrutne, że muszę ukrywać przed ludźmi moje piękno? Nawet bardziej okrutne, że pewnie śpisz na górze złota, a oparłeś się, by jeść u nas za darmo. Dokładnie, to jest zastanawiające. Jesteś bezwzględna. Po cichu zdjął maskę. Jezu, ale biedny ten kraj. Słucham? Nie mam nadziei, że gdy nasz król olewa swoją pracę, w międzyczasie okradając obywateli. Mam wielu doskonałych zastępców. To daje mi zaskakująco dużo swobody. Czyli po prostu nic nie robisz, przyznaj się. To najgorszy rodzaj wolności, skoro oparty jest na wykorzystywaniu innych osób. O. Dość tych bzdur. Nie chciałeś jej czegoś powiedzieć? Dobrze, jak wiele wiesz. Powiedziałam jej tylko o powiązaniach z zamkiem moich i jej ojca. Czyli niewiele. Okej, jeżeli to było niewiele, to ja nie wiem, ile tam jest. Opowiedz mi o moim ojcu. Sam nie wiedziałem o tożsamości twojego ojca, ale pewnego dnia poprosił mnie o sekretne spotkanie w związku z jego misją. Błagał, byśmy pozwolili mu osobiście zająć się tym zadaniem. Wiedziało o tym tylko kilka najbardziej kluczowych osób. Nawet teraz jest to tajemnica najwyższej rangi. Czyli wraz z mamą zniknęli podczas tej właśnie misji. Misji, której jednym z głównych punktów była wyprawa do kraju Lukrecji. Jako posłaniec pokoju. Tata wyruszył do kraju Lukrecji? Efekty tej misji nie są nam znane. Przesłał jedynie listy, z których wynikało, że przez pewien czas nie może powrócić. Wysyłał listy? Ale czemu nie? Pewnie, żeby cię chronić. To ja zdecydowałam, że nie powinnaś o tym wiedzieć. To sekretna misja. Im mniej osób o niej wiedziało, tym lepiej. Zawsze byłaś surowa, babuniu. Czyli to nie przypadek, że Julie i Brahol kręcili się niedaleko mnie? Można tak powiedzieć. Czy jesteś zdenerwowana? Czy myślisz, że zostałaś oszukana? Tak trochę, tak delikatnie, tak tyciu-tyciu. Okej. Myślałam, że powie, że kurczę, nie wiem, tęskni za ojcem i w ogóle została tak naprawdę, no, zostało jej odebrane całe dzieciństwo, bez rodziców i to jest super trudne. Ale ona jest troszkę smutna, także okej. Smutna? Babciu, Julie, Prachu, wszyscy wokół mnie nosili maski. How to take off your mask? Dobra. To nie tak. Nie mam żalu. Sama też to robiłam. Ronan, pewnie już wie, prawda? Pewnie myślisz o nim. Do samego końca nie potrafiłam mu powiedzieć prawdy. To smutne. Miałam być mu jak starsza siostra, a ostatecznie to ja go zwodziłam. Co zrobię, jeśli mnie znienawidzi? Ej, co zrobimy, jak nas znienawidzi? Nagle dotknął naszyjnika, który wciąż był na mojej szyi. Zapomnij o tym. Ej, no bez żartów! No bez żartów, na zasadzie za kogo wy mnie macie? Hej, to jest totalnie nie fair. Nie powiedział nic poza tym, założył swoją maskę i powstał. Genali, dziewczyna nie powinna tak płakać przed innymi ludźmi. Och, zamknij się! Co to ma być? Nie, słuchajcie, jestem wkurzona. Cała ta historia jest dla nas ważna. Siedzimy same tak naprawdę przez całe dzieciństwo bez rodziców. Wiemy już, co się stało. A on takie... Zapomnij o tym. No sorry. Jeszcze dziewczyna nie powinna płakać przed innymi ludźmi. Och, zamknij się. Ugh, sorry, był trigger, ale jestem wkurzona. Po tych słowach wyszedł. Poza tym strasznie się martwię, że mamy jakiś zły ending czy coś. I to by było strasznie smutne dla mnie. Chodźmy do domu. Tak. Dni mijały, a nie miałyśmy żadnego kontaktu z Ronanem.
Ej, no weźcie, ja się zaczynam teraz strasznie bać. Już tak nie wzdychaj, masz pracę do wykonania. Przepraszam. Do teraz nie powiedziałam mu, kim jestem, ani jak się czuję. To on jej wymazał też to? Bałabym się nawet na niego spojrzeć. Powinnam potrafić być wobec niego szczera, więc dlaczego? Czekajcie, trochę się kupię, bo ona tak naprawdę mu nie powiedziała konkretnie, ale on cię domyślił. Więc nie wiem, o co chodzi. Nie rozumiesz? Gdy jesteś w formie człowieka, starasz się skrywać w sobie te uczucia, które ukrywałaś wcześniej. Co? Nikt mi o tym nie mówił. Czy to dlatego chciałam być taka rozpieszczana? Co za wstyd. Hej, to nie jest wstyd. Każda dziewczyna chce być trochę rozpieszczana. Cokolwiek ci chodzi po głowie, powinna dzisiaj to zakończyć. Jeżeli będziesz to w sobie trzymała, będzie to kłopotliwe dla interesów. A... Jesteś w stanie to zrobić, prawda? Tak. Muszę to zrobić. Nie mogę jej zignorować. Jeżeli przemieni się w Niali, będzie mi łatwiej mówić. Aciu. Może na wszelki wypadek wezmę ze sobą zapasowy strój. Z łatwością wyszłam przez okno. Ronan, to ty! Ej, czy Ronanowi prawdopodobnie mu nie wymazali pamięci, prawda? Próbowałam zejść, ale... Nie? Gałąź pode mną załamała się, nie zdążyłam zejść. He? Boli, nie? To jakieś hobby? Spadanie mi na głowę? Jakoś zawsze akurat jesteś pode mną, nie? Wredne. Hej! Ty pierwsza. Nie, ty zacznij. To gniewasz się, nie? Powinieneś. Nic nie powiedziałam. Udawałam, że jestem kimś innym, nie? Powiem wręcz, że cały czas to w to nie... Że cały czas w to nie potrafię uwierzyć. Nie powiedziałaś mi tego tak otwarcie i boję się, że nie miałem racji. A jeżeli mam rację, czuję wstyd, gdy myślę o wydarzeniach, w jakich wspólnie uczestniczyliśmy. Ale irytuje mnie zwłaszcza to, że Brachol i inni byli w stanie ciebie przejrzeć wcześniej niż ja. Co teraz powinienem zrobić? Potargał swoje włosy. Nie mam więc wyboru. Chodź, nie? Zaprowadziłam go do pobliskiej uliczki. To miejsce. To tutaj się przede mną... Obróć się i nie podglądaj. Znaczy wiesz, on może cię podglądać. Ty go podglądałaś. Prawdziwe déjà vu. Chcesz zobaczyć niewieścią skórę, nie? Dobra, wystarczy się odwrócę, zgadza się? Pospiesznie zamknął oczy i odwrócił się ode mnie. Muszę się przygotować. Czy ona chce się przed nim? Zmieniłam strój na zapasowy i wyciągnęłam z kieszeni pieprz. Aciu! Spokojnie, Genali. Tak... Serio, trochę tu za zimno, by się tak rozbierać. Powiedz coś. Dopiero gdy ty coś powiesz. Brzydzisz się mną? Ależ skąd myślę... Kocham cię, Ronan. Kiedyś nosiłam maskę starszej siostry i nie potrafiłam ci tego powiedzieć. Czekajcie! Yes! Dobra, wróciłam. Ale im więcej czasu spędzam jako Niali, tym bardziej chcę być równie szczera jak ona. Chcę zdjąć maskę starszej siostry. Czy możesz zdjąć maskę braciszka? Ja... Aciu! Czekajcie, dobra, czyli chyba z tego co rozumiem mamy ending, że on się zakochał w Niali, czy w Genali, ja jeszcze nic nie wiem, ale mamy to, słuchajcie, mamy to. Noc była zimna, kichnęłam przez przypadek.
Serio? Nie lubisz, gdy wyglądam jak Lukrecja? Tak się boję. Usłyszałam jego kroki. Próbował do mnie podejść. Ale w końcu mnie nie dotknął. Nie! 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 Moje serce! Moje serce jest rozbite na miliony kawałków. Ja nie... Nie wybaczaj! Potrzebuję czasu. Dobra, stary, czasu możesz sobie wziąć ile tylko chcesz, ale... I usłyszałam jego oddalając się kroki. Nie umiałam. Trzy kropeczki. Minęło kilka dni. Ej, no on nas olał. On totalnie nas olał. Nie, cały czas jestem wybita z rytmu. Hej, jak w tamtym odcinku moje serce przeżywało kolejkę górską, to teraz to jest po prostu... Nie wiem. Diabelski młyn. I jeszcze kilka. Nie no, on nas kurczę olał. On nas kurczę o... Muszę być taka jak kiedyś. No nie wiem, czy możesz być taka jak kiedyś. I jeszcze kilka i jeszcze. No nie no. Skończyłam. Genali, wreszcie się uśmiechasz tak jak dawniej. Czekajcie, jeżeli co, czyli musiało minąć 20 dni, żeby ona takie, okej, okay, to już moje serce jest sklejone, jest wszystko już okej, okay, tak? Nie zamierzam się załamywać z powodu nieodwzajemnionej miłości. A wiesz może, kto ostatnio zagroził reputacji naszej piekarni? Przepraszam, ale Doma potrzebuje czasu na zastanowienie. Wyrzuciłaś go z głowy? Cóż, nie straciłam wspomnień, więc nie mogę tak o wszystkim zapomnieć, ale... Chyba jestem gotowa, by być jego starszą siostrą. No sfrędzonowo! Nie! Nie! Ha, nie wiem, czy to dobrze. Jak uważasz? A jak ty uważasz? Dość tego. Czas otwierać. Tak jest! Czekajcie, dlaczego leci muzyka? Czy to jest koniec? Będzie jakaś scena po... za napisach? Zakończenie Lukrecja. Co? Zapraszamy. Genali! Ha? Pierwsze co zobaczyłam to przepiękny bukiet. Przepraszam, że tak późno. Gniewasz się? Nie graj z moimi uczuciami w ten sposób! Co to ma być? Co to ma być? Okej, okay, potrzebujesz czasu. Ja to totalnie rozumiem. Ja to totalnie szanuję. Ale ja ci mówię, że cię kocham. W jakiejś alejce, w ogóle na dziwnej ulicy. Ty mówisz, że potrzebujesz czasu. Ja mówię, spoko, potrzebujesz czasu. On, kurczę, znika na miesiąc albo więcej. Nie wiem, ile w grze było czasu. I nagle z buta wjeżdża do mojej piekarni i mówi z kwiatami, że się gniewam. No pewnie, że się gniewam, ale... Co ty sobie myślisz? Nawet przyniosłeś bukiet! A co byś zrobił, gdybym sobie coś pomyślała? Jeden z kwiatków połaskotał mnie po nosie. Aciu! Może ja chcę, byś sobie coś pomyślała? Nie? Nie możecie pójść z tym na górę? Nie powinna się tak pokazywać przed klientami.
Masz rację, możemy. Gra mnie zainteresowała ponownie. Poczekajcie. W porządku, nie? Beznadziejne dzieciaki. Słuchajcie, ale powiem wam jedno. Jeżeli on mi walnie ten bukiet kwiatów i powie: ej, sorry, że mnie tyle nie było, ale zostanie przyjaciółmi, prawda? To ja po prostu... nie wiem, co ja mam zrobić. Ja nie wiem, co ja zrobię. Cóż, lepiej się przygotuj, by stanąć za ladą. Znowu ja? Zaczekaj, szybko się przebiorę, nie? Dobrze. Spokojnie, bez paniki. Ronan tylko chce się pogodzić, na pewno. Skończyłam, nie? I on, wiecie, powinien być taki rozebra... Żartuję. Wciąż trzymał bukiet, za którego było widać jego czerwoną twarz. Podglądałeś mnie może, nie? Przybrałam się trochę odruchowo, bo w końcu to był mój pokój. Ależ skąd? Patrzyłam na kwiaty. No tak, przecież nie interesują cię dzieci. Przepraszam, że nie jestem teraz Gaia na linia. Nie to chciałem powiedzieć. Nie? Tak. Jejku, jesteś gorsza od diabła. Chcesz, bym był przestępcą? Kisnę. Słuchajcie, kisnę. Popchnął mnie swoimi kwiatami. Nie byłbym taki poważny, gdybym uważał, że jesteś dzieckiem. Bardzo chciałem się z tobą spotkać. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak się bardzo starałem, by tego nie zrobić. Otrąciłeś mnie, nie? Jak możesz tak mówić, nie? Otrąciłem? Przecież poprosiłem tylko o czas. W tamtej chwili nie mogłem powiedzieć, jak bardzo mi na tobie zależy. Byłem przestraszony i zdenerwowany. Nie chciałem ci mówić nic, czego bym naprawdę nie myślał. Nie rozumiem, nie? Nie wiem wiele o Lukrecjach i nie byłem pewny, czy mógłbym cię wspierać tak, jak powinienem. A więc o tym myślałeś, nie? Skoro chodziło o ciebie, nie powinienem lekkomyślnie stwierdzać, że coś do ciebie czuję. Ale mówiłeś już tak to tyle razy. Ale w innym sensie, prawda? Dla mnie słowo kochać jest bardzo ważne. Wiąże się z nim duża odpowiedzialność, na którą trzeba się przygotować. I co się... Czekajcie, muszę się napić wody, bo ja po prostu się tak nakrzyczałam, że masakra. I co się zmieniło? Nim odpowiedział, zaśmiał się. Podobasz mi się. I mam to na myśli miłość. I delikatnie pocałował mój policzek. Jesteś taki okrutny, jak mogłeś! Hej! Ja tak się starałam, by sobą być twoją siostrą, a teraz? Niedobrze, nie wyobrażam sobie, byś mogła być moją siostrą. No to by było trochę dziwne. Nie widziałam go pośród moich łez. Naszło mnie tyle emocji, że zacisnęłam piąstki i zaczęłam go bić niczym małe dziecko. Ktoś taki jak Ronan! Ktoś taki jak ja? Ja, oczywiście, że mi się podobasz. Wyglądał, jakby mu ulżyło. Mocno mnie przytulił. Tak się bałem! Niby jesteś młodsza, jednak taki zuchwały, nie? Zaraz. O co chodzi? Twój mundur się zmienił, prawda, nie? Już nie należę do straży. Nie? Tak się składa, że... Czy planujesz pozostać w straży do końca życia? Słucham? To, co zrobiłeś, nie należało do obowiązku strażnika. Pewnie jesteś przekonany, że zrobiłeś to dla dobra obywateli, ale... oficjalnie nie wolno nam wam działać, dopóki życie mieszkańca nie jest w niebezpieczeństwie. Ale nie zgodziłeś się na ucieczkę, choć ci ją proponowano. To z tego powodu panienka musiała zostać uwięziona. Ale... tego typu działania są karalne. Co teraz chciałbyś zrobić? Chcę tylko chronić obywateli, łącznie z Lukrecjami. A co byś zrobił, gdyby Lukrecje zagrażały ludzkiemu bezpieczeństwu? Może dołączysz do mnie? Otrzymałem rozkaz, by stworzyć grupę przeznaczoną do specjalnych zadań. Okej, czyli Ronan dołączył do
druhy Bracha. To grupa mająca dążyć do stworzenia pokoju pomiędzy ludźmi i Lukrecjami. Musiałem zdać egzaminy wejściowe. Sporo czasu spędziłem na treningach poza miastem. Ale dzięki temu mogłem przygotować się mentalnie do naszego spotkania. Idiota! Wojsko? Jak mogłeś się to zgodzić? Kiedy my się będziemy spotykać, nie? No dziewczyna pyta o ważne pytania. Przepraszam, może jest to samolubne z mojej strony, ale błagam, byś pozwoliła mi to zrobić. Nie chcę już więcej czuć się, jakby mnie wodzono w ciemnościach i nikt nie mógł na mnie polegać. Przecież może na tobie po... Rozumiem. Niemniej chcę pomagać ludziom i Lukrecjom. Nawet jeżeli będziemy się mniej widywać? Z tego powodu musimy zadbać, by czas spędzony wspólnie był naprawdę cenny. Znowu mnie przytulił. I łzyka, nie? Mam nadzieję, że mi w tym pomożesz, moja dojrzała, choć i rozpieszczona partnerko. Łagodnie uśmiechnął się do mnie. Nie sądzę, by mogła dłużej bronić się przed tym uśmiechem. Postanowiłam zgodzić się na jego plan. Był dla mnie bardzo ważny i dbał o moje bezpieczeństwo. Ronan, mój wspaniały chłopak. I teraz co prowadził napisy? Teraz już gra nie będzie mnie trollować? Koniec drogi Lukrecji. Okej. Okay. Jak nacisnę, to czy coś się stanie? Czy wyrzuci nas, słuchajcie, do menu? Dobra. W takim razie wyrzuciło nas do menu. I... Sorki, potrzebowałam minuty, aby zebrać myśli, bo totalnie spodziewałam się, że to jest już ostatni odcinek tak naprawdę. I powiem wam szczerze, że jestem trochę w szoku, biorąc pod uwagę, że wiele osób mówiło mi: Genali, masz złe zakończenie! Genali, on ci zakocha w Lukrecji! I powiem wam szczerze, że nie wiem, jakie jest drugie zakończenie, bo podobno są dwa, ale z jednej strony Niali strasznie wyrosła. Na zasadzie ja jej strasznie cierpiałam na początku serii, bo była taka bardzo dziecinna i zresztą natrygerowałam się i namarudziłam się na początku. Ale wiecie co, od momentu, kiedy jej tak naprawdę powiedziano w twarzy, że hej, ogarnij się, to nie jest sytuacja, abyś marudziła i zastanawiała się, znaczy i skupiała się tylko na sobie, ale jesteśmy w więzieniu, to ona jakoś tak się ogarnęła i wydaje mi się, że bardzo dorosła. I wtedy tak jakby połączyła te obie dobre cechy. Czekajcie, co mogę przez to powiedzieć, że z jednej strony właśnie była... Że potrafiła mówić o swoich emocjach jako Niali, ale też była taka stabilna i rozważna jako Genali, więc ta postać, którą dostaliśmy na końcu, według mnie była perfekcyjna i bardzo mi się podobało. Ogólnie gra była, słuchajcie, super. Nie spodziewałam się, jak super ona była. Strasznie się w nią wciągnęłam. Wiem, że wy się też w nią wciągnęliście, także bardzo się cieszę. Sorry, że nie patrzę się wam w oczy, ale po prostu jestem cały czas taka... Odczuwam szok po prostu. I słuchajcie, z tej serii są jeszcze dwie gry, ale niestety są one po angielsku, więc nie będę w stanie ich nagrać, ponieważ nie jestem w stanie ich komentować i tłumaczyć w tym samym czasie. Więc jeżeli macie jakieś gry podobne do Lukrecji, które chcecie, abym nagrała, to koniecznie napiszcie w komentarzach. W ogóle napiszcie, jak wy to rozumiecie, jak wam się podobało zakończenie, co czułyście, co czuliście. I co, słuchajcie. Kolejna seria za nami, ja się z wami żegnam, naprawdę dziękuję wam za całe wsparcie, bo naprawdę było niesamowite, to że czekałyście i czekaliście na każdy odcinek, to mnie tak strasznie motywowało, żeby to nagrywać. I co? Do kolejnego i do kolejnej serii, ja się z wami żegnam,